Halo, witam Was bardzo cieplutko ponownie z mojej kuchni. Dzisiaj proponuję Wam ugotowanie wspólne zupy jogurtowej. Tureckiej zupy jogurtowej z ryżem. Pierwszy raz z tą zupą zetknęłam się w Turcji. Kayana mama poczęstowała mnie właśnie zupą jogurtową. Bardzo mi posmakowała i postanowiłam, że podzielę się z Wami tym tradycyjnym przepisem na tą szybką, smaczną i tanią zupkę. Naprawdę do ugotowania tej zupki, do przygotowania potrzeba nam niewiele składników. Robi się dosłownie w ciągu 20-25 minut. Jest naprawdę pyszna, pożywna i myślę, że warto wzbogacić swoją kuchnię właśnie o tą zupę. Zapraszam więc do wspólnego gotowania. Do przygotowania zupy jogurtowej będziemy potrzebowali 1,5 szklanki jogurtu naturalnego, 3 szklanki wody lub 3 szklanki rosołu. Jeżeli macie rosół, możecie ryż ugotować na rosole, nie na wodzie. Ja rosołu nie mam, więc korzystam z 3 łyżek wody, ale dodam do tego 1 kostkę rosołową z drobiu. 0,5 szklanki ryżu, 2 łyżki masła, 1 łyżkę mąki, 1 łyżkę suszonej mięty oraz 1 żółtko. I oczywiście sól według smaku. I to są wszystkie potrzebne produkty do przygotowania zupy jogurtowej. Gotowanie naszej zupy rozpoczniemy od ugotowania ryżu w bulionie. Wlewamy wodę do garnka. Wsypujemy ryż. Ja do tego dodam kostkę drobiową. Tak jak powiedziałam, jeżeli macie gotowy bulion, gotowy rosół, oczywiście gotujemy na tym gotowym rosole. Ale też spotkałam się w Turcji, że gospodynie gotują tylko na wodzie. Nie na rosole, nie na bulionie. Zupę jogurtową na wodzie. I gotujemy ryż do miękkości około 15 minut. W tym czasie, jak nam się ryż gotuje, możemy przygotować jogurt. Jogurt wlewamy do miski. Musimy go dobrze rozbełtać, żeby nie było grudek, żeby był gładki. Najlepiej taką trzepaczką, chyba że macie jakąś swoją inną ulubioną, na przykład do trzepania piany. Również się fajnie tutaj sprawdzi. Ok. Teraz dodajemy 1 żółtko. I również bełtamy. Następnie 1 łyżkę mąki i wszystko razem mieszamy do uzyskania gładkiej masy. Bez grudek, żeby była gładka konsystencja. No, myślę, że już jest dobrze razem wybełtane. No dobrze, moi drodzy, ryż nam się już ugotował. Minęło 15 minut. Musicie uważać, żeby z tego ryżu nie zrobiła się taka pulpa, tylko żeby był miękki, a zarazem tak fajnie zwarty. Kiedy ryż nam się ugotował, moi kochani, teraz trochę nam wody wyparowało. Do garka musimy dolać 2 szklanki zimnej wody. Tutaj mam przygotowane 2 szklanki zimnej wody i do ugotowanego ryżu dodajemy te 2 szklanki wody. Dobra. Zamieszamy. I
ta woda teraz z tym ryżem nie jest taka już bardzo gorąca, ponieważ daliśmy dwie szklanki zimnej wody, jest ciepła. I teraz do tego jogurtu, żeby go zahartować, dodajemy 2-3 łyżki tej wody z garnka, wody ryżowej. Ja dodam sobie 3 łyżki. O. Wszystko razem wymieszamy, czyli hartujemy nasz jogurt. Troszeczkę musimy gaz podkręcić, bo gotowałam na bardzo malutkim gazie. Woda zaczyna nam troszeczkę tutaj już bulgotać. Dobra. I teraz ten ryż, ten nasz jogurt wlewamy do garka. Wlewamy do garka cały czas mieszając. I teraz jeszcze około 5 minut od czasu do czasu mieszając gotujemy na średnim ogniu. W jogurcie była mąka, więc musimy to krótko zagotować. To nam oczywiście troszeczkę ta zupa zgęstnieje. Naszą zupę pogotowałam jeszcze 5 minut, proszę zobaczyć, tak delikatnie bulgocze, troszkę nam zgęstniała, nie bardzo, ale zrobiła się taka bardziej zawiesista. Ryż również nie jest rozgotowany, także myślę, że możemy naszą zupę już po 5 minutach zdjąć z gazu. No dobrze, naszą zupę żeśmy odstawili z gazu i co robimy teraz dalej? Bierzemy nasze masełko, 2 łyżki. Ja mam tutaj taką specjalną patelkę, jest bardzo stara, ale nie ma mowy, żeby kajan pozwolił ją wyrzucić. To jest jeszcze patelka od mamy i na takiej tradycyjnej tureckiej patelni robią jajecznicę. A ja dzisiaj będę rozpuszczała nasze 2 łyżki masła. Tak, nasze masło musimy rozpuścić. No, masełko nam fajnie skwierczy, rozpuściło się. I teraz dodajemy 1 łyżkę suszonej mięty. I wszystko razem mieszamy. I tak jeszcze z minutkę, niech sobie razem poskwierczy na naszej patelce. Ok, i zaraz będziemy nalewać do miseczek i zawołamy Kajana, żeby spróbował, czy jest taka, jaką robi jego mama. No i tak, nalewamy zupy do miseczki. Polewamy na wierzchu tym masełkiem tak. Tak to wygląda, zobaczcie. No i będziemy zaraz Kajana pytać, smakuje czy nie smakuje. Smacznego, Kajan. No i jak, smakuje czy nie smakuje? Probierstu. Bardzo dobre, bardzo. Echt? Naprawdę? Ojej, cieszę się, bo szczerze mówiąc miałam trochę stresa, czy będzie Ci smakowało, czy nie. Zobaczymy z bliska, jak ta zupka wygląda po wymieszaniu. Koniecznie musicie spróbować, naprawdę, mi również smakuje bardzo. Więc życzę Wam smacznego!